Kolejne pytanie dotyczy, co ja sądzę o temacie Słowian, w sensie tam tysiąca lat i więcej. No proszę Państwa, to jest jawna brednia mówiona przez osoby, które no nie zasługują na jakieś zaufanie. Pan Bieszkę, który pierwszy zaczął to opisywać, był przez wiele lat agentem informacji wojskowej na kierunku niemieckim. Czyli innymi słowy związany z dezinformacją. Wydaje jego książki Bellona, która chyba w 1992 roku przejęta została przez jakieś tam wydawnictwo Mossadu. Jej siedziba znajduje się na Cyprze. No proszę sobie wyobrazić, polskie wydawnictwo wojskowe, a siedzibę ma na Cyprze. No co to za polskie wydawnictwo? To już jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że te brednie, które opowiada o jakichś tam 10 tysiącach lat rzekomej słowańszczyzny, no to naprawdę trudno chwycić. Proszę wziąć pod uwagę, że tutaj jeszcze 7 tysięcy, 8 tysięcy lat temu był lud. To proszę mi pokazać jedno państwo, czy to na Syberii, czy w Kanadzie, czy gdzieś indziej na Grenlandii, które 10 tysięcy lat temu na lodzie spowodowało powstanie organizmu zwanego państwem. Nie znam takiego przypadku w całej historii Ziemi, żeby gdziekolwiek na świecie na lodzie powstało jakiekolwiek państwo. To się mówi zamki na lodzie, w sensie wyobraźni. Ale możliwości techniczne są takie, że tam się nie da organizmu typu państwo postawić. Poza tym u nas, jak to wszystko topniało, to były bagna. Bagna z Wielkopolski zostały zlikwidowane dopiero przez Prusaków w pierwszej połowie XIX wieku. Proszę zauważyć, że te króliki zwane królami u nas, żaden nie potrafił zbudować dróg bitych. Proszę sobie pojechać do Włoch, do Hiszpanii, do Francji, nawet do Inków. Pierwsze, co robiono, to budowano drogi. Tak jak Rzymianie, jak wchodzili na jakikolwiek teren, to pierwsze robili budowę dróg. Właśnie po to, żeby można było armię szybko przerzucać. A u nas żaden przez 1000 lat nie wpadł na to, żeby budować drogi. Proszę zobaczyć, pierwsze mosty na Wiśle, drewniany, powstał chyba w 1520 czy coś koło tego, już nie pamiętam. No a państwo polskie istnieje co najmniej od VII wieku. To przez prawie 800 lat żaden władca nie potrafił wybudować żadnego kamiennego mostu, żeby ułatwić transport i przenoszenie informacji. Tu nie było żadnego państwa. Organizm państwowy musi mieć szybkość przenoszenia informacji, pocztę, a u nas tego nie było. Żadnej poczty żaden król nie stworzył. Szkoły wyższe, żadnych nie było. W 1400 roku dopiero Jadwiga Andegaweńska dała swoje pieniądze, żeby stworzyć szkołę. Żaden z Jagiellonów nie wpadł na to, żeby rządzić państwem, trzeba mieć kadrę swoją. Zresztą przestańmy znowuż ogłupiać ludzi. Lituwa, bo tak się nazywało to państewko, to raptem było 100 tysięcy ludzi tylko. Polska w tym czasie miała ponad już 3 miliony. To jak taki kacyk z takiego małego państwa mógł rządzić takim dużym krajem? On w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Tak zwany konspekt ślubny mówił wyraźnie, że musi się co tydzień kąpać, że idąc do komory Jadwigi musi się najpierw wykąpać, że nie wolno mu do kościoła iść i siadać na podłodze, a idąc do kościoła nie może patyku przez lewe ramię wyrzucać. To było w kontrakcie ślubnym. No to państwo widzicie, jaki to był poziom tego człowieka. Nie można wymagać od takiego kogoś, to tak jak Bolka zrobiliśmy prezydentem, to znaczy nie my, tylko informacja wojskowa. No i co z tego wyszło? Wielki śmiech na całym sali, na całym świecie. No nie, doktorze, nie, to nie wielki śmiech, bo w tej chwili jak zapytasz jakiegoś Amerykanina o Polskę, to on tylko pamięta Jana Pawła II i Wałęsę, nic więcej. Zgadza się, ale to jest reklamy kwestia, a nie... Ja żartuję, to było sarkastyczne oczywiście. No tak, weź sobie, proszę przypomnieć sobie, ten coś palnął, a potem Falandysz zaczął wyjaśniać, co pan prezydent miał na myśli.
No taki to był poziom. I nie o to chodzi, że tak się stało. Chodzi o to, że tego wyboru dokonał episkopat, wszyscy po wyższym wykształceniu, i dokonały elity, te ileś tam tysięcy profesorków. I wszyscy uważali, tak, to będzie dobry człowiek, bo będzie nim można manipulować. A nikt nie wiedział, że przy nim jest dyrektorem gabinetu ten z informacji wojskowej, jak on tam się nazywał. Potem tak nędznie wpadł, amerykańskie służby go złapały na przemycie narkotyków. Nie pamiętam. Przypomnę sobie. A po nim był pułkownik Kwiatkowski, też wyleciał. I też informacja wojskowa. Tam nie było nikogo normalnego. Doktorze, więc musimy na to patrzeć naprawdę spokojnie. Nie mogło być żadnego państwa słowiańskiego, ponieważ warunki geograficzne, klimatyczne były takie, że tutaj się nie dało normalnie żyć. Jak zadałem ostatnio pytanie studentom geografii, jaki był bieg Prawisły, to żaden nie wiedział. No to jaka to jest wiedza? A o tym uczono w szkole podstawowej, nas uczono, że Wisła przebiegała, skręcała koło Bydgoszczy jak Noceć i gdzieś pod Hamburgiem tam wypływała. Doktorze... O Doberlandzie nikt u nas nie wie. Nie uczą tego. Więc to jest właśnie przykład, jak niski jest stopień edukacji w Polsce. A ministerstwo mamy, a jakże? Sami profesorowie w tym ministerstwie. Tylko zielono w głowie. To jest odpowiedź na to pytanie, czy była jakakolwiek w Polsce państwo słowiańskie. Nic nie było i nie ma podstaw materialnych, żeby cokolwiek stwierdzić. Pierwsze wykopaliska są mniej więcej 7-8 wieku przed naszą erą. A przedtem nic nie było.